Pojedziemy po dzierżawy, bo sąsiad dzwonił i Kamaraj, chce mi oddać dzierżawy mordeczki. dwa pola buraków. Lecimy z Co się z tematem. tym wiąże w tym sezonie? No nieoczekiwany nowy nabytek będzie musiał się pojawić, bo miał się pojawić dopiero w kolejnym. Jak sami dobrze pamiętacie, miałem iść sobie w buraki w kolejnym sezonie. Niestety wszystko akcję. Wyjdzie tak, sezon, że będę kamerowa. musiał te buraczki pójść w tym sezonie. Dosyć mi się to będzie opłacało, bo jak sami dobrze wiecie, kurczę, no tutaj nie będę już musiał siać. Jest jedna dawka nawożenia, z tego co się nie mylę, na tych polach. Jeszcze to będziemy musieli sprawdzić, bo Jezus, jak on ściął zakręt, nie zrzucił mi kosiarki, nie. Także tutaj będę musiał jeszcze podjechać, później sprawdzić sobie te pola. Tak obliczałem, tragedii nie ma. Biorę dwa małe pola, chcę zobaczyć, jak te dzierżawy będą działy. Tu wszystko z góry bardzo serdeczne pozdrowienia dla Micha, bo to znów on ogarnął. Tutaj te rzeczy na Global Company, naprawdę super sprawa. Z tym Global elegancko, coraz częściej zaczynamy go używać i coraz bardziej mi się to zaczyna podobać, że tyle tego jest. W ogóle najlepsze jest to, że teraz w tym Global Company jest mordo takie coś, że możesz rozcinać sobie belkę, nie? Okrągłą. Aha, serio? No, że normalnie ci się zrobi kubka słomy po tym. Tutaj mamy po prawej stronie buraczki, te, które prawdopodobnie dwa pola, jak się nie mylę, to są właśnie tego samego właściciela i te dwa pola sobie weźmiemy. Więc my sobie teraz śmigamy na gospę naszym pięknym titulem. O mój Jezus Maria, coś tam widziałem, ale nie wiem, co tam się stanęło. I ciśniemy sobie pięknie na gospę, pokosimy sobie dzisiaj tą trawę. Ale zapierdalał. Powiem ci szczerze, że myślałem, że jakiś pirat drogowy jeździ tu, co nie? Ale w szoku byłem, on cię nie wykręcał? Nie wiem, czy ogólnie to coś tu się zdarzy, bo usłyszałem taki huk. Byłem na tym, na podwórku, cofłem się i zobaczyłem, jak ten leci tą bełką, więc nie wiem tutaj. Ja z daleka. Widzę, że są ślady na tym rowie, nie wiem, czy on rowu nie zahaczył tu gdzieś. Wiesz co, ja Citroenem też zahaczyłem, to mogą być moje. Bo że ostatnio się nie zmieścił. Nie wiem, wiem, że tu był taki lekki huk, ale nie wiem, przejechał sobie pewno. Niech mu będzie to, nie? O Jezu! Ale serialnie, co to za pirat? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, my sobie tutaj tak wjedziemy, tak powiem, od tyłu. Zwróćmy sobie. Rozkładamy i gasimy na razie na sprzęcie. Kosiareczkę później rozładujemy. Wprawdzie tak, dzisiaj zabierzemy się troszeczkę wreszcie za akcję obornik również i czekamy ogólnie na kombajnistę z racji tego, że kombajnista ma przyjechać kosić soję. Tu jak się nie mylę, pierwszy rzutnik mam załadowany, tak, ostatnio ten obornik sobie powywoziłem również tutaj do tyłu z racji tego, że wreszcie będę miał, ale po hamulach tam dawał ładnie. Idziemy zobaczyć, ty, kto to przyjechał. Jak to chodzi, ty, diabelstwo. Ha, siema, Sej! Siemano! Co ty żeś tu kupił? BMW kupiłem, ale idzie, co? Widzieliście? Oj, kurde, no widziałem, ile tu ma kunia. Jobany, wraca, będzie. Ale ludzie się świcą, ja pierdzielę. Przewóz was? Chcecie się przejechać? Ja nie wiem, czy ja się nie boję z tobą jechać, młody, nie? Dobra, siadaj, jedziemy, dawaj. Jedziemy, próbujemy, co nie? To nie mogę otworzyć, ale dobra. Bez otworzenia se wsiądę, ale... Dobra. Kurde! Się zasnęło. Uwaga! Kura i komura! Pasy zapnijcie. Pasy? Dobra, pasy. Ja zaciągłem już. Ładnie to idzie. No. Dużo żeś dał? A, nie dużo. Nieważne. Ja? Nieważne. Dwie paki mieliśmy jak coś. Ja to Citroenem nie przyznawaj powiem, się, ci powiem, nie? Nie przyznaj się, że na takie... Na niemiecka autostrada. Ło, wstecznie to ma lepsze niż do przodu. Ty tylko uważaj, żebyś tu, jak tu będziesz na samym bokiem wychodził, to zakręt włożyj na moje buraki, bo to dzisiaj już moje będą jak coś. No, żebyś tam nie przerył, ty. To masz ładną prostą, ale ja pierdzielę, nie daj Boże, żeby sąsiad teraz 60 wycygnął albo coś, nie, bo to... Dobrze, że ja mam już gwiazdku z szykolaną 40, bo... O Jezu, ale... Wpycha fotel! Chyba nas ściągnęło, co? Boże, jak to chodzi? Drobinkę było takie, ścinka leciutka. Ścinka? Ale masakra, dobry przód, mocny chyba w spornikiem, no, dobrze, dobrze klatka bezpieczeństwa jest. Dobra, wrócimy sobie, zawiozę was, że ty. Ładnie, nie, bo robota coś, jest... Coś się stanie jeszcze? Po kartoflach tutaj się dziwi, że człowieku... Ogień. Ja już myślałem, że policja tu po lewej na skuterkach. Patrz, skuter. To jest bykut! Ach, chłopie, ja bym się na nich uważał, bo... policja na lewo, ja pierdolę! Bo to jest taki wiejski monitoring, ty, ja powiem, że ja bym na nich uważał, nie? Jezus, sobie...
Dawaj, wypuszczaj nas i uciekaj, ja, co nie? Jak chcesz, to mnie nie było w domu, nie? Wypuszczaj i uciekaj, bo ty tam dwóch. Dawajcie, pakujcie na razie. Maria, trzymaj elo. Się, na razie, elo. Ja cię kręcę, sąsiad. Ale ty... Wiersz przed oczami, na to, nie? Na 100% kurwa zgłoszą go zaraz ten, Zbychu z Miatkim, co oni siedzieli tam na tych. Bo oni to całe dzień... Zbychu, jak nic Zbychu, to już pewnie... A Marena 4 złote i cię nie ma, no. Na całą noc tam jest, że tak powiem, także tam mają konkretną zabawę, wiecie co, ja sobie tak, ja pojadę z tym jednym oborniczkiem sobie rozrzucić, a też jak ty będziesz miał chwilkę, przyszedłbyś mi tam rozładować z młodym tą kosiarkę? No, na spokojnie myślę, że się. Dobra, my sobie ciśniemy, ogólnie nie wiem czy zauważyłeś, dodałem też ikonki, zmianę ikonek. Tutaj teraz ale wszystkie ikonki dosyć fajnie wyglądają, tak inaczej. Jezus, sąsiad, uważaj! Ej, jedź na bok, jedź na bok, bo policja idzie na sygnałach. Ej, Jezus. A ja się miałem spytać. Widzisz? Mówiłem, że Zbychu podjechał szybko. Ej, ja się miałem spytać, bo u mnie coś... Na światło, ty nie masz rozrzutnika włączonego? Nie. A mój też się nie załączył. Bo tak dzwoniło, albo to faktycznie to tą słyszałem tom. Policja. Policja na sygnał, no. No bo chop, ja w szoku byłem. Ci staje, taki, wiesz, coś dzwoni prawo, z tyłu, wiesz. I nie wiedziałem co to. Sprawdzili Sebista i od razu ogień za nic. Generalnie ludzie okazuje się, że w tym sezonie sezon rzepaku się szykuje. Niestety tak wyszło, że mi praktycznie wszędzie wychodzi tylko i wyłącznie rzepak, więc w większości tak sobie ten rzepak posieje. Gramy na razie bez modu na dawkowanie. Powiem wam szczerze, postanowiliśmy, że na razie tak będzie spoko. Później gnojowica, jak będzie, no to prawdopodobnie jedynie tylko do gnojowice zmienimy, bo ja sobie te, jak testowałem beczkę, tak jak już wcześniej kiedyś raz wam mówiłem, wariaty, to, że niestety, ale przy beczkowozie, no to ubywa w ciągu, nie wiem, 10 sekund maksymalnie. Gnojowica, no to wtedy byśmy sobie praktycznie w ogóle nie powozili. A tutaj jeśli chodzi o rozrzutnik, no to wam powiem, no to jest kawałek pola, jakby nie patrzył. Ja mam wszystko podłączone, jo. On się po prostu tak ciężko ma zebrać. Więc tutaj, że tak powiem, kilka tych rozrzutników będzie. No ja bym tak przynajmniej z 2-3 pola bym chciał nawieźć. Ostatnio sobie wywoziłem to malutkie pole tam koło tych buraków, co będę chciał sobie zakupić. Dobry. I powiem wam szczerze... Ja sąsiad w domu? Nie, sąsiad Zbychu do ciebie przyjechał. Nie, sąsiad w polu, ale zaraz przyjedzie. Dobra. Nie, myślę, że jak tutaj na poboczu poczekasz chwilę, to nic się nie stanie. Albo chodź, o Zbychu, chodź mi pomożesz ten. Kosiareczkę mu ściągniemy. A dobra, dobra. Młody dzieci mi polozy, nie wiem. Dobra. Gdzie bym ma te kosiary? O, patrz, ta co kupi, skurwi syn. Jobany, co? Bogactwo już sąsiada. Policja nie często u mnie bywa. Musimy przejechać? Ale dałeś szczęście? Dopiero pierwszy raz jadę z obornikiem, żeby nie było lipy, że wita. Że kurwa ujebany będę musiał się przejechać. Nic nie mówił, że nam sprawdzać czy działa, ale jak już ściągnęliśmy, to chociaż działała, co nie? Nie no, chyba działa. Działa. No chłopaku, no, do świata działają. Dobra. Jest dobrze. Ej, no lepiej chyba to pole nie mogłem sobie ułożyć. 50% w jedną stronę z obornikiem. Także powiem wam szczerze, że naprawdę tutaj kozacko to wyszło. Myślę, że tutaj jeszcze tam, no załadujemy jeden rozrzutnik prawie, że z obory, choć nie ma tyle tam obornika, bo zostawiłem sobie około 2 ton, więc dosyć spoko. No generalnie tak patrzę, co się będzie działo, nie wiem czy nie pójdą belki do sprzedaży okrągłe z racji tego, że no jeżeli ja będę musiał teraz wziąć dzierżawę, fakt, że dzierżawa dużo mnie nie kosztuje, to sobie pogadamy jak już podejdziemy tam na te pola później, to temat jest taki, że kurczę jednak ten... No to jest chyba jego jedyna soja, chociaż nie wiem jak to z sąsiadem jest. Ja mam dwie, prawie, ja mam dwie. Gdzie? No ale no... Dwie. Jedną tak to mogłowo może. A to kombajnista czy policja przyjechał? Nie, kombajnista, to jest Zbycha, ja nie poznajesz. Kurwa, ja po głosie to już myślałem, że policjant, bo policjant ten... Andrzej. Gdzie jest sąsiad? Andrzej miał taki głos. Stoi, ale widzę, że ten sąsiad chyba ty już jedziesz, to nie? Tak, ja odjadę, ale może on widzę, że to nie jest. On biegnie, to jest taka chałupy. Sprawdź tutaj sobie, tutaj jak to wszystko trzepie, ładnie, pięknie tam. Kurwa, ja myślałem, że ty z policją godasz. Nie, ze Zbychem, już mówiłem, że Zbychu. Dobra, pięknie. Dobrze, że mi policjanta pewnie prosi, żeby mi kosiarkę ściągnął. Ja tak mówię, człowieku, w szoku byłem, nie? Ale no, nie, mówię, to tak zobaczyłem wiesz. Zbychu, to jest dobra morda, to tam... To sobie radio tak słych. Właśnie, nie narzeko, wiesz, nie narzeko, że dobra, tego Masaja mu sprzedałem, to chyba dobrze, co nie? Jo. Czekaj, ja muszę tam przyczepa i napodstawić. Ogólnie, co się stało? Jebły mi dwie opony w przyczepie. Nie wiem, czy ktoś mi przebił, czy nie. Panie, tak.
i musiałem sobie wymienić. I tak powiem wam szczerze, kurde, postanowiłem, że wreszcie pójdę w balonówki, bo popatrzyłem sobie tak na wszystkie serie, na to wszystko, na za to pomoc przy zbieraniu, no to pomyślałem, że to będzie w sam raz na sadzenioki, żeby sobie zasadzić gdzieś dla siebie. 80 kilo to masz ten, chyba 2 albo 3 te. Zasypy. Sadzarki, co nie? No, to jest naprawdę spoko sprawa. Joban, znów młody leci. Już uciekł. Oj, Jezus. Już uciekł policji. To nikt widziałem. To... Nie, no ja na polu to widzę prześwicały, co nie? Boże, no to jak leciał, to nie, no młody świruje, jeszcze coś z tego. No ja teraz, poczekaj, ja tu muszę powoli wyjechać, bo ja teraz gówno jadę. Może by tylko... Najlepsze to będzie, jak policja będzie nadal gonić. To niewiarygodne będzie. To jest szok i nie dowierzanie. Kurde, zamknę sobie trochę tak, bo powiem wam szczerze, w pizgach kieleckim. Kurde, fajne to jest to, że jak Breastfeetaka się gra, to mogę tu całym tym panelem IC ogarniać i w ogóle. Dlatego ja też ostatnio się od tego odzwyczaiłem, bo bawiąc się we Free Tracka, tracę inne funkcje, które też są przydatne. Na razie Adam się trzyma. Ogólnie tutaj mam nadzieję, że odcinek się udał, tak zostawcie łapkę w górę, zaraz sobie jeszcze porobimy co innego, tylko skośmy sobie u chłopaków, czy u Bolka tutaj pole. Będzie wszystko elegancko. I się tutaj Bolek ładnie sobie ogarnia, w ogóle cieni chyba nie włączyłem. Nie włączyłem, włączono mam cienie. Już kupowałem te fury całe. 12 na godzinę tam nie może mnie wygonić sąsiad. Dobra, głosu nie zmienialiśmy, dobra, ale zaraz policją sobie tu podjedziemy za ramą czy coś i sobie ogarniemy. By było coś innego zawsze, nie? Bo od razu zimowa orka po ziemniakach. Sami czują. A, no ja będę ten. Ja będę sobie, na razie to jest wczesna jesień, ja dopiero prawdopodobnie sobie orkę strzelę w kolejnym odcinku, bo mówię, miałem robić to dzisiaj, ale mam taki nawał roboty, że powiem wam szczerze, później będę miał problem z miniaturką i na kolejnych dniach mógłbym mieć mało pracy. A prawdopodobnie zrobię sobie kopanie buraków w następnym odcinku, bo prawdopodobnie w odcinku Adasia ja sobie tutaj zaoram wszystko i zasieję rzepaki, bo to już terminy i to wszystko, więc już na następne odcinki chcę mieć to zasiane, chcę mieć to zrobione i tutaj tak, aby fajnie się udało, że już później właśnie taka orka, akcja kopanie buraków, naprawdę spoko. Zastanawiam się też, jak będzie sceną, bo powiem wam szczerze, nie mam sprzętu, nie chcę mi się w cukrowni też płacić im nie wiadomo ile kasy. Proszę, by nie było, że to samo będzie na odcinku płacić, to terki sobie tutaj leżą elegancko, głos mamy zmieniony. Znaczy ogólnie odcinek wam się spodobał ostatnio z Rokietana zmienionych głosach, tak więc dziękuję bardzo wam za to. Zostawcie łapkę w górę, jak też się to wam podoba. Zaraz sobie będziemy jeszcze lecieć dalej. Może to nie jest tak jak u Adama, bo tam u Adama tak naprawdę było brane co mi wpadło do głowy, to od razu zrobiłem. A tutaj już miałem troszkę zaplanowane. Widzieliście, tutaj jechał ładnie sobie tym. I jechał sobie BM-ką teraz EBIX. Niedługo będzie jechała policja, to się zatrzyma, zapyta. Tutaj widzieli jakąś BM-kę czy coś. I zobaczymy, jak to będzie. Na razie sobie ogarnimy to, co ogarniamy. I będzie bajunia, bajeczka. O. I ostatni przejazd sobie lecimy. Będziemy mieli skończone żniwa soi u Bolusia, więc bajunia. Chłopak tam sery rzuca ładnie. 12 na godzinę sobie lecimy, tak więc też bajunia. Już tu chyba napadna choinka. Dobra, 50% mamy załadowane w bierniku. Raczej nam się zmieści, bo na pewno nam się zmieści, bo to jest soja, to tutaj aż tak dużo tego nie wyjdzie. I będziemy jechać ogólnie policją też i się przypierdzielimy do Bolka, że posprzątał ten opornik z drogi, bo tutaj na koła mu się nalepiło, żeby to ładnie nam posprzątał. Może tam bokiem poszedł, ja pizgam. Jobany bro. Wiecie, musimy sobie tu nawinąć, bo tutaj mamy jakieś wybili blasa. Kurde. Dobra, podnieś to. Wiecie, żeby tu ładnie wykosić, żeby nie było, że nieskuszone będzie coś. I zimny. Ten jest zrobiony, ale to nic. Ponieważ ogarnęliśmy to.
Bajunia. O tam, sąsiad tu siedzi. A to spokojnie, zaraz tu przyjedziemy. Mówimy, wysypiemy i pojedziemy. Ból chyba już nie płacił ogólnie za koszenie tego z Bajunia. Tam nie ma problema. Dobra. Mamy skoszone. Jezu. Bierzemy kombajn. Bieramy rurę. Słuchajcie, weźmy sobie szybciej dojechać do przyczepy. Włączmy sobie DV-kę i lecimy. Lecimy się wysypać, lecimy kombajnem już na... Lecimy go schować już i będziemy sobie lecieć czymś innym teraz. Znaczy tą policyjką. Później sobie po prostu przelecimy. Lecimy sobie tym świecikiem i tak dalej. Tutaj będzie troszkę sześcio dało. Dało działo. Powinno wysypać. Mu się nie chcesz wysypać. Chciał tutaj jest TV-ka teraz będzie wkurzała przy tym. Dobra. Sypie się tak, więc gitara ściema. Dobra. A pełno przyczepę będzie miał chyba ją. Rozsypmy mu to jakoś tak w miarę. To na tył nasypmy. Nie było już w jednym miejscu tylko. O, nie zmieściło. Dobra, na to nic. Idziemy usiada. Bulusia i powiemy, że ten już się nie zmieściło. 400. 400 litrów zostało. Gdzie on jest? On jest na gospie chyba, nie? On jest na gospie, tak więc lecimy sobie do niego. Żeby to ogarnąć. Dobra. Tylko mają na zamknąć przy te. Bo i tak ten. Dobra. Idę do niego. Ile my, bo nie pamiętasz, mógł wtedy, ile my się umawiali, że za kombajny miało być? 1500? Kurde. Chyba właśnie... tak, nie? 1500, ja tysiaka mu zem płacił. Zbychu! No. Ty, pamiętasz ile ty. Ja ci wtedy płacił? To. Nie za całość się płaciłeś wtedy? Nie, chyba ja ci nie zapłacił całości. A to nie żeśmy się tak oboje ustawili, bo jeszcze zostało mi 400 kilo, wiesz, w tym. 400 kilo ci zostało? No, no. Ty, najwyżej wiesz co? Moment, ja przyczepkę byś miał poczekać, zaraz... Dobra, poczekaj. Teraz zobaczę, czy... Ja tu zjadę ciekawe? Tu na bok. Moment, zobaczę, czy ja mogę przyczepkę i no to, od samochodówkę. Ty, 550, gitara. Jobany, jak wejdzie. Ciekawe, czy wejdzie. Znaczy, czy mi załapie to, bo ona ma otwieraną burtę, ale chyba... O, dawaj tym. Wieź na pole, wieź mordo, albo dobra. Ta, dawaj tutaj. Idziemy zobaczyć, co nic to z tego nie będzie jechało tym. Jak pójdzie mi, to będę w szoku, bo nie byłem na to przygotowany. To ładnie ci sypu. Czekaj. Chyba. Trzeba podjechać dobrze, wiesz? Ale chyba 5 ton tak jak sobie wyliczyć, bo chyba tam tu masz 4, co? Nie wiem, nie pamiętam. O! Boże, do bagażnika. Boże, do bagażnika mi sypało? Czekaj, gdzie to chciało? Gdzie to chciało? Serio do bagażnika to chce sypać? No to już ciurko. Nie, no zimie sypie, ty! Wychu, kurwa, nie możesz trafić! Na zimie, jobany. Ty, to wiesz co? Ja bym musiał ją chyba, jej coś założyć. Daj chwilę. Możliwe, no. Bo ja mówię, ona ma... O Jezu, marzyj, bo... 100 kilo, bo ja tyłem na drodze. Musiał przyczepę na polu zostawić. Weź tam. Ty, weź łopotę mam, bo teraz już łobornik wyrzutowy, nie tę łopatę. Albo da Adama, leć po wiadro. Leć po wiadro, to za tym jest. Ja pierdzielę. Tu, chodź, tu, za mną. Ale jest, kurna, nie mogę z przyczepką ogarnąć, nie? Bokiem mi leci. Dobra, szybka akcja z przyczepką. Ja pierdykam, na środku drogi, a wysypiemy trochę zboża. Barierki, nie wiem czy barierki jak założę to wtedy to... Czy że jak Sevix będzie jechał to się poślizgnie na tym. Najgorsze jest to, że ten, co dobrze docelować, nie? Bo jest ten automatyczne sypanie. Ja wiem właśnie, to jest kurde jednak mimo wszystko, czasami to przeszkadza. Ja? Dobra, czekaj. Wiedzie może nas... Zaraz zobaczymy, czy będzie to sypało. Czekaj. Jo, teraz poszło. Mordo. No chwilę burty, mordo. To ty żeś mi otworzył? To nie ja. Serio, ty nie otwierałem. Chwilę burty. Dobra, zobaczymy. Ciekawe, czy te wino wsykniesz to. Czekaj, bo teraz na drogę.
Jak to ja podjechał? Może do wiadra będę łapał. No, no ja podjechałem, żebyś ty se dopasował, nie? Ja sobie nie widzę, tak. Może? O! Idzie. Dobra. No i pięknie. Dobra. Czekaj, Zbychu, no mi się wydaje, że ja ci wtedy tysiaka żebym płacił. Jo, może być, tak no. Tysiak, no to ty robi 500 będzie dobrze? Jo, będzie dobrze. Dobra, to idę i no ci Gmykfuch ci zaraz zapłaci. Czekaj, przelewik ci zrobię, blikim to pójdzie. Jo, blikiem. Masz stacjonarny brałeś, czy nie? Jo, mam. Kaj to się robiło, a tu jest, tu. Przelej pieniądze na gospodarstwo. 500, prześlij. Dobra. Dzięki na wielkie razie, Zbychu. Tam, się, no. Tak, będziemy w kontakcie, bo no. Nie wiem jak na drugi rok. Wpadnę na czaszkę później, na razie. Jo, to na flaszkę trzeba, na razie. Dobra, kurde, no to jeszcze nam dwukółkę dało. Ale fajnie, że tak można sobie zmieniać. O Boże, dwukołówka chyba, zaraz Ośka się rozstąpi. Nie, bizona odstawi. Łaby. Jak to wyglądało, jak ją zaczęło telepać. Ale nie, kurde, ja jestem tak zadowolony, ludzie, że wziąłem sobie to auto. Właśnie tutaj z przyczepką, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Dobra, ty, Kajo, Jerzy mu łopatę odłożył. Jerzy wyleciał z tyłu obory. Może się rzucił ją pewnie. Tu rzuciłem ją, oporłem ją o ten. Łe. Opierała się pani? Tak, łopło. Podczas tego. Nieważne. A co? Już byś chciał wiedzieć. Popie, lewitująca kura. Znowu, dojeżdżasz chyba do główny, co? Nie, jestem za stodołą. O Boże, ole loga miałem. Za stodołą? To u siebie. Stodą. Nawet się nie ruszą, no. Chłopie, tak słychać tą twoją 40, jakby, no mówię, no, jakby łańcuch byś ciągnął. Idę posłuchać. No to, kim są na doma? Weka, siny jestem. Gdzie ty jesteś? Wyciągam sobie obornik z obory. Ale ładnie tak. Dzwoni, no. A tylko jak się... Ale fajnie, tak delikatnie, co nie? Ale mów sąsiad roboty, nie to co u ciebie, co? No, u mnie to było bardziej czeka, tylko żeby wykopsać go od razu. A, się upierdziła 40, fajnie, co nie? W szoku jestem. Jakbyś miał sąsiad chwilę później, to jak tam wywalić łobornik, to przyjdź, zobaczysz. No to, a ile cię w ogóle ta 40 wyszła? 11 tysięcy. O, to jest dobre pieniądze. Taki ciągnik jak chodzi, na pewno lepszy niż ten. Wzięli na widzowie, że za drogo, ale myślę, że... inaczej, bo tak właśnie miałem o tym powiedzieć do naszych widzów, że ceny cenami, ale też nie mogłem przesadzić, jeżeli chodzi o cenówkę względem czy 30 czy 60, bo no jednak ty za 60 dałeś minimum tam 16 bez żadnych dupereli, więc ja też nie chciałem za 40, nie wiem, zapłacić 10 albo 8 tysięcy, tak jak mówili. Więc to też trochę była przesada, bym za bardzo zyskał. Dzisiaj szukałem sobie Neptuna, szukałem w internecie. Za 5-6 tysięcy są do kupienia, ale dla mnie to są za małe pieniądze. I ustawiłem sobie za Neptuna. Dobry. Widziałeś tego w BMC, co jeździł tu? Jo, widziałem, a co tam, młody? To jest dealer narkotyków. Ja przecież to Sebiks był. Ten mefedron to mi mąkę sprzedał. Ale ojca, mam zadzwonić? Nie, trzeba, nie. A do tego sąsiada drugiego też sprawę. Kazał mi ojciec powiedzieć mu. No, to z młody nie wolno takich rzeczy robić jak coś, nie? Ty wiesz o tym, bo tu się piaskie dzisiaj kręcą, to ty tę mąkę to lepiej wysyp, żeby cię nie zgarnęli. Dobra, to idę powiedzieć i spierdzielam, żeby mnie nie goniły jeszcze. Jo, bo tam lepiej pod końcówkę wsi nie jeździ, bo mówię, tam Zbychu z Andrzejem tu jakby grubo walą na ławce i podpierdzielają, bo policja dzisiaj tu dwa razy leciała. Dobra, trzymaj się wtedy, młody. O, taka ta młodzież jest. Ty gdzie spierdalasz? Co ty coś wygrał, tam mi sprzedał? Młody nie mam czasu, co tam pierdzieli za kupany, co? Ojciec mi kupił traktor, żebym sobie pojeździł i co? Jedynkę wrzuciłem i kurwa prawie do skrzyni wpadłem. Rozpołowił się. Jesteś, nie możesz jeść. Rozpołowił się na pół. No widzisz, no ale ja mówiłem ojcu, nie dawaj młodemu, bo nic z tego nie zostanie. A on mnie nie posłuchał, pewnie już pijany był, no i tak wyszło, tak? I no na złom się nadaje. Możemy się przejechać, możemy... Nic od ciebie nie kupię już. A elo! Ale ja już nie mam nic na sprzedaż. Kurde, nie mogę tego wody. Ale wody, jakbyś coś, to nadal nie mam córki, co? Jak coś, to jeszcze się nie dorobiło. Ja nie sikałem córki. To trzymaj się tam. Nie sikałeś wczoraj? On wczoraj sikał do skrzyni. Jak w pod. Ale mówiłem Zbychowi, nie dawaj młodemu za młodu tego ciągnika, bo nic z tego nie weźmie, no i nic z tego nie było, no.
No, ale no cóż, przepichanem on z tym obowiązkiem. MF przeżył tylko chwilę. Ja pierdziele, się okazało, że on ten tur nie dosięga do ziemi, nie? No tak. A wiesz, jaki jest patent, mordeczko? No, puszczam, wjeżdżam i podnoszę wtedy. Czy co? No tak, no i teraz na sam dół i napierdzielasz fał, co nie? No nie aż tak, no nie. No, tak to trochę jeszcze gorzej wygląda niż tak. O, coś w tym stylu, o. Jedziesz i zbiera. Tak, okay, ziemniaki zbierałem twoje. O, ja pierdzielę. Dajesz to? No bo ja też, wiesz, wziął, ludzie mi tam mówią na live, bierz tura, będzie ci szybciej. No, łatwiej, nie? Ja tak sobie bym robił. Tak, ja mówię, no tak dobra, robiłem. No ale ja tak, to nie mam u siebie jeszcze łyżki, nie kupiłem. Mówię, ciul, no akurat twoja tam... Jeszcze, kurna, 30 złomki była. Ty, a paliwo to zatankować? Piękłem a zatankowałem ci tam przecież chyba. Już wypaliłeś wszystko, ja pieruna, no. Tylko mu dać od razu. Powiem ci, chłopie, mało. Ale w szoku, jak ja poszedłem, ale nie mogłem zebrać nic, mnie zajebista zabawa z turem, co nie? No ja, jak zacząłem, wiesz, jak odtykałem, klik, to było nic, przed chwilą tak zbieram. Nie, i dzisiaj, czekaj, co ja robiłem? Wapno na tym, na chłopaki do cięcia. Ogarniałem. Dobra, ale ja sobie teraz zrobię taki myk, że ja sobie wjadę do obory. Ja sobie wezmę tutaj teraz tak, cyk, myk, fuch. Wysypiemy ten obornik, kurna, dziadu, by tu się dobrze było wskoczyć. Ale to możemy oddać. Aha, dobrze się, kurwa, oddawaj moją tą. Wiagrę? Muszę trochę wyjechać. Nie mogę, chłopie, do obory czasami wchodzić, nie? Idziemy. Bo jak Turino zaciśnie... Ajajaj. Musiałby ktoś, ja bym musiał wchodzić do obory i ktoś by musiał podjechać wtedy, nie? Ale to jest dupa, nie robota. Dobra, wyjeżdżamy. Trudno. O, tak będziemy sobie robić i postaram się... Kurczę, ale mam dylemat, kurde, jeżeli chodzi o płodozmian na jednym polu. Serio? Nie wiem, czy zasiać zboża, czy kukurydza, bo mam na kukurydzę 1,20 i nie wiem, czy nie walnąć tutaj kawałek kukurydzy. Ja, chłopie, co znalazłem sobie do koszenia kukurydzy, to jestem w szoku, nie? Bo ja nie chcę kombajnu. Co? Nie, ale ja ty mówisz na kiszunkę już, tak? Ja mówię o ziarnówce. Policja znowu jedzie, sąsiad. Ja, pieruna, co się dzisiaj dzieje? Nie, chłopie, latają jak nie, może wypadek. O, sąsiad chyba przejebany masz, co nie? Policja do ciebie. Nie, ciszę, koło, ja się zmieniłem czyste, ja nic tego nie mam. Zaraz, kurwa, widzę to znaczy. Po oborniku pewnie, żeś tam. Kony z nim nie zbijesz. Nie mogę. Zaraz, maseczkę załóż tylko. Ja, tak. Kurwa. Same koronawirusy tutaj. Dzień dobry. Policjant, sierżant główny policji w Żaraj. Dzień dobry. Witam. Pana, proszę tutaj posprzątać później ten obornik z drogi. Ale panie, przecież czyste było. Ja, bo mandat będzie, bo będzie mandat. Dwa rozrzutniki. Mnie pan nie przegadasz. Mandat będzie, masz to pan posprzątać później. Dwa rozrzutniki, jo, bo nie ma sensu, żebym za każdym razem się rozpinał. Dwa rozrzutniki posprzątać. Tak, dobrze. I widzieliście tych rozbójników, co tu jeżdżą cały czas? Ta, no jak ja sam dzwoniłem. Kurde, masakra, nie można ich dogonić. No, ale to musi się pan ustawić gdzieś, nie? Dobra. To wtedy jo. Dobra, a ten bocian to do sprzedania jest, czy co? Nie, bardzo, on na wysiaduje właśnie. Kurwa, pies, pierdalam, na razie. Dobra, do widzenia. Miły funkcjonariusz. Najlepsze jest to, że oni mogą wszystko, ale chuj tam, że powoli jedzie, nie? Ale na sygnałach. Jasny gwint. Jest, bądź szczerze, że trochę, kurwa, byłem zdziwiony, jak zobaczyłem tego. Radio przed tobą. Nie, ale to zawsze, ale przy oborniku to się nie ma co dziwić. No, z jednej strony, no miał rację, no ale... Ale ty go nie przegadasz, ale jak powiedziałeś, że dwa oborniki posprzątasz i było git. No ja muszą być wyrozumiali, nie? A wiesz, jak to jest na tym świecie, co nie? Ej, co teraz młody, oni tylko wiedzą, że skąd się mleko bierze, to z Kauflanda albo z Biedronki, ale że od krowy to już nie wiedzą zbytnio. No bo potem chyba coś. No, więc to tak wita rozumie to, o co chodzi czasami. Dlatego też, no mówię, tutaj całe szczęście, chwila momentu ogarnę. Właśnie myślałem sobie na takiej serii, żeby czasami kupić tą taką czyszczarkę i powiem wam szczerze, później jak będziemy mieli pewnie kasy i w ogóle, raczej tu będzie akcja obornik dosyć częsta jeszcze, tym bardziej, że sąsiad tyż, to nie wiem, czy sobie po prostu tutaj wariaty na spółę z sąsiadem nie kupimy takiej czyszczarki. Testowałem to kiedyś już i naprawdę bardzo fajna sprawa, ona ci czyści ślady, nie? Także naprawdę bardzo fajnie to wygląda, czy na kostce, na podwórku, czy wszystko, myślę, że naprawdę na takich seriach fajnie by to wyglądało. Policja przejechała, to lecę Władkiem. Ja, to pewnie to twoje ślady, nie moje były.
Ja no, z siewką jadę, to pozwól. A, to chyba, że masz rację. Dobra, mam nadzieję, że ostatni, no... tutaj zbiornik, choć chyba nie, z tej obory to jest, ja pierdzielę wyrzucania tego obornika jak cholera. O, dobra, jeszcze chyba z jeden będzie. Boże, ty mój 38 minut, a my mieli jechać na nawozy, dobra. I chciałem pokosić tą trawę na podwórku. A, dobra! Dobry? Ja kupił tą kosię. Dobry? Masz tą córkę w końcu, czy nie? Nie, jeszcze nie mam. To nadal szukasz? No. Znaleźć nie możesz? Byłem u sąsiadki, ale tak rozjebana jak 60. Jak 60? A, to może nie szukaj. Ja 60 dobra jest. Nie szukaj tam. Tutaj u was na wsi to nie ma nic ciekawego. Nic. Ja. Nie, tutaj to nie ma nic u nas. U nas młode tylko piraty. Młode nie chcą stare, nie chcą zdychać. Tylko piraty, policja na sygnały jeździ. Tu nic, tyłu i temu przodu muzeum. A, idź pan w ciul. No dobra, ale jak pan nie ma... Ja też Władkim się kręcę. A jak pan będzie śmiał, to tam... Podam numer później, to, dobra, to tam zgadamy się, no. Na razie tam. Trzymaj się. Ten młody, nie? To jest jak jedyny byk na wsi. No dokładnie. Tylko nie mam to krów wozić. Bo... Lecę sobie ten. Co chyba kupię jakiegoś gruza, co nie? Bo jedzie takim niebieskim, co nie? Jadę w oddali, ja pierdyka psy mówię jadą, co nie? Światła zapaliłem szybko od razu, co nie? We Władku, żeby mnie nie dziabły. Ja patrzę, ale nie, no nie ma kogutów, nic nie ma, to gicy. Ja patrzę młody, co nie, właśnie do mnie trąbi, co nie, trąbi drugo, co nie, i cyk, no to wysiadłem, pogadałem, masakra, młody tylko chodzi i szuka szczęścia, co nie. Ja tak, rodziska zrobimy sobie tak, że no nie ogarnę dzisiaj tych nawozów, ale to z jednej strony dobrze, pojedziemy sobie po prostu tą dzierżawę tylko wziąć. I tyle. I pokażę sobie tą trawę. No zrobimy lekko dłuższy odcinek, bo naprawdę ostatnio tych odcinków z posąsiedzku nie było. Też więc jeszcze tak na to zamknięcie starego roku myślę, że naprawdę fajnie jak taki dłuższy chwilę odcineczek wyjdzie. Boże, ale tu zaklepotało mi w tym rozrzutniku. Tak dosyć fajnie to wygląda, bo ja idealnie mogę jeździć sobie teraz po ścieżkach od bizona, od ścieżkarni. I powiem wam, że tutaj ten obornik w miarę mi tak jakoś tutaj rozrzuca. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać z powrotem, bo nie miałem pełniutkiego tutaj rozrzutniczka, niestety. Ale nie, fajna akcja. Dzisiaj, no mówię, tak typowo, żeśmy się tutaj głównie skupili na oborniku. Te żniwa też dosyć szybko poszły, już się cieszę, że już jestem, że tak powiem, po żniwach, bo mogę sobie teraz wreszcie spojrzeć płodozmian, zobaczyć wszędzie, gdzie, co mam ogarnąć. Też powiem wam szczerze, naprawdę mega fajnie, że tego obornika nam tyle narobiło, że żeśmy w poprzednim sezonie nie ciągnęli tego sezonu, tej wiosny też jakoś mega długo, tej jesieni. I żeśmy w miarę to szybko zakończyli, zaczęli tutaj ogarniać sobie wszystko, bo przynajmniej zobaczcie, ile teraz prac możemy w tym sezonie sobie nadrobić, bo jakby nie patrzył, kurczę, no teraz ten obornik naprawdę fajnie, bo ja tam, no tak, myślę, że z 24 tony obornika to praktycznie miałem, bo powiem wam, no że... ja mam 23, no to myślę, że będzie podobnie, no to ja 24, 20... No, wupsiarskie podjechamy. Przecież mówiłem mu, że dwa wywiozę. Pilnuję cię. Ale człowieku, bym się teraz tak rozpędził z tego wiaska, jakbym mu cygnął, to by na drugą stronę na dachu wylądował. Ale jak się zatrzymał, jak patrzy, nie? Nie, no wiesz, musi być końca, nie? Będzie zawracał chyba. Te za robotę weź, a nie. On się chyba ustawia, czaisz to? No nie gadać, że będzie strzelał. No na wiasku, no na nos to na pewno, nie, ale... Na młodego by strzelał? No bo no, wy... To czuję właśnie w innym miejscu, bo wiesz, młody już no, teraz wiesz, wie, ja mam gdzie on stoi, co nie? Na wiasku. A może on na mnie będzie strzelał, no, bo ja będę Władkiem wracał. Z strony wioski to do dupy ustawienie, bo go widać całego, nie? Ale no też nie mogą stać w takim miejscu, że nie widać. Ale tutaj znowu też, jak już staną przy sklepie, to każdy będzie wiedział już, co nie, ich. A, to też, jak to zawsze, miejscówki zmieniają po Polski. No, dokładnie. Zobaczymy. Julia, na światła będę jeździł już, bo nie chcę ryzykować. A ja tak, kurde, dobrze, że ty powiedział, ty. Niby 12. Dobry, halo. Dobry. Widział pan tego niebieskiego Citroena? No, śmigał przed chwilą. Co wy tak dzisiaj się na wszystkich młodych uparli? Tak, ja dzisiaj zapierdziel, panie, to pedofil jest ten, co jechał. Boże. No to wy dzisiaj roboty ma, to powiem wam, jak pan już ich złapie, nie? No. To jak karę będzie tak chcieli jakąś dać, to może ta ich na robotę do mnie wsadził, mnie obornika jest dość. I prawie, żeby się za robotę wzięli. Tak, ich zapiemy, to jeżdżą, padniemy. Kurwa, proszę ciebie, ja masakra. Muszę uważać, jak wyjeżdżą teraz, bo dzwonią, aby co chwilę dzwonią tutaj z wioski. No, on leciał, on co? Się zdaje, że sąsiadka pewnie. Pan do sąsiada podjedzie, bo on przed chwilę temu sąsiada, z sąsiadem coś gadał. Pan do sąsiada jedzie, nie? Dobra, na razie, szeryfie. Dobra, światła zapalę, żeby nie było... Na bombach jadą już, człowieku, do ciebie.
Ja pierdykam, ja Władkiem jeszcze nielegalnie z workiem na wierzchu. O nie. Materiały sypkie? Żeby mi tylko gwiazdku nie zagroził. Alternator, alternator, to jest śmierć. Worek mi do środka podłek się wystraszył. Worek wystraszył się policja. Człowieku, za tobą. Policja mi wjeżdża do gwiazdku. Nie, Jezus, to co się Maria, dzieje, nic tylko nagrywać, nie? Akcja dymy dzisiaj, po prostu nie, akcja dymy. Policja na świat, na tych, na kogutach, na środku. Dobry. To co jest? Dobry panie władzo, co potrzeba? Homologacja tego Władka jest? No zawsze, że Władzi, zobacz pan jaki piękny, co nie? No światełka się błyszczą, tur jest. A ja widzę, ja widzę jak pan włączał światła, jak przejeżdżał, dopiero się włączyły światła. Nie, panie, tak to nie ja było. Naciągę na światłach. Proszę podobnie, włączyć kierunki, tak. Kierunek lewy proszę włączyć tutaj. Nie ma problemu panie władzo, proszę bardzo. Prawy. Proszę bardzo, awaryjne też? Proszę Amulec. Bardzo. Czekajcie, muszę... No mnie przyjedzie z pan. Muszę się rozbujać. Muszę podpompować, bo nie może coś złapać, co nie? Za to, o, halogeny no. Tył mam, to ja wtedy... To nie hamulec, panie. Hamuję. To nie hamulec. A ja to wtedy tak, mruga panie, o. Widzisz pan? Ja, to oślepiasz pan. A z przodu hamulec, no, proszę kierunki z przodu. No, już cykam. Proszę bardzo. Drugi? Jest ten, jest drugi, jest awaryjne są? Wszystko. Tak, jest światła pozycyjne, dobrze. Piękne, długie, krótkie. Opony, co se pan zażyczy? Dobrze. Dobra, ale kurde, pan. Rozgaszaj go, bo nie może dłużej niż minutę być, więc. O panie, tak worków się nie wodzi w środku, panie. No, wiesz co, że ogólnie to worek mi się tak... 50 kilo, jakbyś pan zahamował, to przez przednią szybę wyleciał. Nie, ten worek to tam jest połowa tego, to tam akurat delikatnie tylko. No dobra. Tak. U pan cewałek założył, żeby pan tam w polu porozrzucał trochę. No tak, widział ale pan do pola ogólnie... to jeszcze daleko. Ja w ogólnie w sprawie tego Citroena, co tu jeździ, widział pan go? A no tak, mija mnie na drodze, tam gadałem z chłopakiem, no. To pedofil jest, pan niech uważa na niego. Nie, no tak ogólnie mówił, że tam u sąsiadki był jednej. Ale on chyba nie, chłopców on nie. Nie wiem, ja, on ciągle ogólnie, on szuka córki. Ale ogólnie były sąsiadki, sąsiadka nic mu tam nie dała, więc jak pan władza chce się coś dowiedzieć, to tam pan, sąsiadki pan, domów kurwa. Dalej. Dobra, ten, ja idę się jeszcze go spytać. Przepraszam, panie szeryfie. Ja do pana właśnie. A pan nie podkłada może głosów TVN Turbo? Nie. A, bo myślałem, bo taki znajomy coś słyszałem, nie? A ta koszarka to co to? No a co to jest koszarka? Nie wiem. Niezarejestrowane, a proszę bardzo. Panie, papiery a ty są? Ja na drogę tym wyjeżdżam. Prawie tutaj było wyjechane za bramę już. Tak. A jak, kurwa, słuchaj, a jak nie mam obkoszunę i trawa za wysoko, to przyjeżdża ta i się czepiota, że nie obkoszunę i nic nie widać. Oj, bo żul jak się ostatnio przewrócił, to go nie było widać, to teraz kosiarkę żebym ten, kupił, żeby masz tu pod, pod tym świetnikiem pierdzielną, a wszystko no, jasne. No to ja mówię, ja żebym kosiarkę teraz kupił, żeby ciąć, nie? A przecież to mówię, to gdzie, a światła mam, kogut mam, jak pies szczepiony jest? Ta, jest, brama jest zamykana, jak wyjeżdżą gdzieś, to brama jest zamykana. Mój Jezu, co u pana tutaj, jakaś kura na drzwiach stanęła, mój Jezu. A no panie, to jest nie na wsi. Dobra panie, nie zawracam gitary, pan sobie tu rób, ja jadę. Jo, na robotę się weź to, nie? O. Na razie. Na robotę to się zaraz weźmiesz w więzieniu, jakbyś siedział. Już czekają na ciebie. Człowieku tam. A będzie ta piak, słuchajcie, jak to się mówi. Aby nie wpiszcie numeru 7, co wiedzieli, bo przyjedziemy na wstecznym. Elo. Elo. Nara. Dobra, ja sobie teraz tak, muszę i nacyknąć, wykipować, bo powiem dobra, wam, specjalnie tą koszareczkę kupiłem, po to, żeby sobie sypać ją na prezentkę do pomysłu, naprawdę, tak więc to naprawdę super sprawa, jakby nie było, 1200 już jest. Jak się nam spodobało, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na więcej, może coś się jeszcze pojawi, idąc na odcinek, na razie, trzymajcie się, cześć.